No nie, no, no. To nie tak miało być w ogóle. Za karę będzie wykład z fizyki. No proszę bardzo, byle krótki. No króciutko. Wiesz, co się stało? Popatrz, korzystając ze sprężystości gumy, naładowaliśmy ten układ energią. Prawda? Jest to coś w rodzaju jak gdyby sprężyny. I teraz to, co jest w środku, jest już gotowe do wykonania pracy. Przy czym to jest tylko pierwszy rzut oka, bo tak naprawdę to jest zbiór przemian termodynamicznych, o których no, przez długie lata nawet fizycy wiedzieli bardzo niedużo. Zamiast tego krótkiego kursu fizyki proponuję krótki kurs technologii stosowanej. Otóż rozterki fizyków wiele nie obchodzą współczesnego człowieka, natomiast okazało się, że sprężone powietrze, bo o tym w tej tytułowej sile mowa, jest wspaniałym nośnikiem energii. I właśnie ta siła, ta zdolność przenoszenia dużych energii jest powodem, dla których sprężone powietrze doskonale nadaje się do różnych rzeczy. Jest po prostu niezwykle sprawnym, cichym i rzetelnym pracownikiem. Przepis jest prosty. Weź kawałek atmosfery, czyli powietrza, sprasuj go mocno przy użyciu tłoków, a powstanie mechaniczny owad, który wysuwa odnóża i kurczy je na rozkaz człowieka. W tym tanecznym kroku zawarty jest cały sens wynalazku. Przysiad, suw i wyprost. Przysiad, suw i wyprost. A ciężar idzie do przodu. Gumowe poduszki, metalowe cylindry. Każdy krok to przesunięcie 20 ton o 20 cm. Tempo może żółwie, ale za to siła mamuta. Z kontenerem na grzbiecie ten kroczący transporter może wślizgnąć się w najciaśniejszy kąt. I co to, i co to, i co to tak pcha? Ano to, co jest wszędzie, powietrze. Przesyłki, które unosi wiatr. Pneumatyczna poczta. Kodowanie adresu i pojemnik, w którym zamknięto informację, rusza na trasę. Najpierw do rozdzielni, stanowiącej serce wielokilometrowej sieci pocztowej na londyńskim lotnisku. Pojemniki przeskakują z linii na linię, szukając najkrótszej drogi do adresata. Ich tory przecinają się bezkolizyjnie, bo nad bezpieczeństwem ruchu czuwa komputer. Rozróżnia przesyłki i wysyła je w odpowiedniej kolejności. A posłuszne powietrze pcha mozolnie pod górę mini kontenery, by wreszcie dopchnąć je do odpowiednich skrzynek. Bo tu odpowiedź naprawdę przynosi wiatr. Ten wiatr buszuje nie tylko w cienkich, pocztowych rurkach. Stał się metodą przesyłania już nie informacji, lecz surowców. Ten system transportu rurowego zastosowała jedna z największych japońskich stalowni. Jest czysty, szybki i bezpieczny. Rurociągiem, który wije się wokół całego zakładu, w specjalnych kapsułach transportowych przesyła się surowce niezbędne do produkcji. Pojemniki wewnątrz rurociągu popycha sprężone powietrze. Na stacji załadunkowej kapsuła napełnia się palonym wapnem. Po upływie określonego czasu następną. Rurociągiem będzie więc równocześnie wiele pojemników. Ruchem steruje centralny komputer, obsługiwany przez jednego operatora, którego głównym zadaniem jest obserwacja tablicy kontrolnej. Każda kapsuła ma pojemność prawie 150 kg, a cały system może przerzucić w ciągu roku około 300 tysięcy ton palonego wapna. Dla zaoszczędzenia czasu zastosowano specjalny system wywrotnic, które obracają pojemniki podczas wyładunku. Wewnątrz rurociągu szereg zasuw i sprężarek zapewnia ciągły ruch pojemników. Sprężone powietrze jest tu nie tylko napędem. Gdy trzeba, stanowi idealny hamulec. Poduszkę powietrzną, która delikatnie zatrzymuje rozpędzoną kapsułę na stacji przeznaczenia. System składa się z dwóch równoległych rurociągów, by transport mógł odbywać się w przeciwnych kierunkach. Instalacja biegnie na wysokości 7 metrów nad ziemią i nie przeszkadza ani samochodom, ani kolejom.
24 godziny na dobę, bez szumu i hałasu, bez zanieczyszczania środowiska. Niewidzialne dla ludzkiego oka pojemniki z surowcem pędzą wewnątrz stalowych rur, a powietrze pracuje. Tyle, że to jest wykorzystanie, powiedziałbym, tego, co się samo narzuca. Można sprężyć i w związku z tym nadać ruch obiektowi, który nas interesuje. Na przykład kulce śrutu czy fragment bolca. Broń pneumatyczna. No nic specjalnego. Tu w kolbie porusza się tłok. W momencie wywołania jego ruchu gwałtownie narasta ciśnienie, no i wyrzuca to, co znajduje się w lufie. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest przyjrzenie się, z jaką ilością powietrza tak naprawdę mamy do czynienia. A, mam nadzieję, że złapałem. No nie, bąbelek. Bąbelek. I to jest już sugestia tego, że rzeczywiście z układami pneumatycznymi można dokonywać cudów, skoro takie małe ilości pozwalają osiągnąć wspaniałe siły miotające, to już jest coś. Ale jednak dotychczasowe przykłady redaktora to było tylko wykorzystanie po prostu brutalnej siły. Ruchomy cel. Właśnie widać, że dzięki temu, że nie potrzeba wcale dużych ilości powietrza, są wspaniałe, poważne, a nie przewrotne zastosowania dla sprężonego powietrza. Nie ma przewodów doprowadzających energię elektryczną, nie ma w środku silnika, a jednak narzędzie działa. Po prostu sprężone powietrze i cała rodzina narzędzi nazywanych pneumatycznymi, od szlifierek poprzez młotki udarowe do rozbijania na przykład kamienia czy muru, po najróżniejsze urządzenia jak wiertarki, wkrętaki, stosowane nawet do niezwykle precyzyjnych czynności. A w środku? W środku właściwie jest pusto. Jest przekładnia i jest wirnik, który obraca powietrze i w ten sposób to działa. Nie ma silników elektrycznych, nie ma zabezpieczeń, w związku z czym są to narzędzia niezwykle bezpieczne. Właściwie można powiedzieć, że narzędzia pneumatyczne wyparły z linii technologicznych narzędzia elektryczne, które stały się właściwie domeną majsterkowiczów. Nie ma iskrzenia, w związku z tym niebezpieczeństwa pożaru. Energia jest znacznie tańsza, nie ma przerw w zasilaniu. Jest to czyste, bezpieczne, a przede wszystkim powietrze jest za darmo. Jest to energia darmowa i w związku z tym znalazła multum różnego rodzaju zastosowań. Długość kilkanaście metrów, ciężar kilkanaście ton. Razem potężny ciągnik z jeszcze potężniejszą przyczepą, a wszystko na kilkunastu kołach. A one nie są przecież ze stali, tylko z gumy.